Słyszeliście takie pojęcia jak język, dialekt, gwara na rzeczy etnolekt. Jakie tutaj mamy skojarzenia z tym? Czy kojarzymy takie, no bo język to pewnie wszyscy wiemy, tak, że jest język polski, język niemiecki, tak czy inny. No a z czym się kojarzy wam słowo na przykład dialekt? Ktoś miałby jakieś takie, chciałby coś powiedzieć, jakie ma skojarzenia? Tu chodzi o skojarzenia, nie chodzi o to, to nie jest odpytywanie teraz, tylko chodzi właśnie o nasze skojarzenia w takim codziennym życiu. Słowo dialekt. No taki odłam jednego języka, który jest ten główny język, no i on ma w pewnym sensie zmienione formy. Taki wyróżniający dany obszar. Czyli jakaś taki, powiedzmy, odmiana języka, która jest typowa dla jakiegoś obszaru, tak? No. Ja to widzę trochę inaczej. No, po prostu spychanie własnych problemów na barki kogoś, na Boga czy na kogoś, prawda? To jest takie po prostu nie chcąc rozwiązać własnych problemów, własne te nie wyszło coś, no to powiedziałem, Bóg tak chciał, prawda, czy jest. No też tak można rozumieć. A na przykład określenie gwara co do dialektu, czy ktoś kojarzy na przykład, czym się różni gwara od dialektu? Znaczy, pytam, jakie są takie skojarzenia. Nie chodzi o to, żeby tak bardzo rozumieć, tylko w codziennym życiu, jak słyszymy dialekt, no, słyszymy coś o jakimś dialekcie, a słyszymy coś o gwarze, jaka jest różnica między tym? Czy ktoś jest to gwara, to jest nasza mowa, tego, a na rzece to przyszło skądś dołożone, prawda, na tym, co jest. Znaczy właśnie... Ja miałem taki, na moment, byłem w Jastrzębiu Zdroju, miałem żonę odebrać po operacji. No i poszedłem na kawę, bo trzeba było 2 godziny jeszcze czekać. I pomyliłem sobie te korytarze tam na tym. I chciałem wyjść bocznymi drzwiami do pola. Pozamykane, bo to była sobota, prawda? I akurat trzy panie wiozły chorą na łóżku pod windę i ja się pytam, dzień dobry, chciałem wyjść do pola, bo tam małżeństwo. Te panie stoją, nic nie rozumieją. Mówię znowu, ja chciałem wyjść do pola. No też nie, no bo się okazuje, że to są któreś gdzieś przyjechały za tą pracą do Jastrzębia, tak. I po prostu mówi się na dwór, prawda? U nas się nie mówi na dwór, prawda? Czy pójść kota na dwór, no to no tak, właśnie, śmiesznie by to brzmiało. I po prostu to jest takie... Tak, i są właśnie różne te odmiany języka, tylko tak. Teraz jest kwestia też ze strony antropologicznej, jak do tego podejść, bo na przykład mamy sprawy dyskusyjne, to znaczy o ile ktoś powie język polski, ma słyszeć od dziecka, że jest język polski. No i mamy na przykład język czeski, język słowacki, ale problem pojawia się na przykład z językami, które albo nie mają swoich, inaczej, albo nie ma państw, które by, powiedzmy, były, w których one były głównymi językami. Mamy taki na przykład jak język śląski. Tak? I teraz są różne dyskusje na temat tego, jak to nazwać. No i takie bardzo częste określenie, które występuje gdzieś, powiedzmy, i w przestrzeni publicznej, to jest gwara śląska. Natomiast patrząc ze strony takiego nawet konserwatywnej takiej dialektologii, no to określenie gwara nie można go określić, znaczy nie powinno się określać Śląszczyzny określeniem gwara, choćby z tego powodu, że jest to tak duży obszar, że jeśli już to dialekt, tak? Dialektolodzy podzielili język polski na dialekty różne, tak? Jest kilka tych dialektów w Polsce, między innymi dialekt śląski. Natomiast trzeba pamiętać, że ten podział jest też jakimś konstruktem. To nie jest tak, że właśnie Pan Bóg stworzył w ten sposób świat i po prostu językoznawcy odkryli te podziały, tylko to jest trochę, ja to porównuję trochę jak czasami robimy jakieś podziały. Nie wiem, czy kojarzycie na pewno miasto Bielsko-Białe, tak? No i płynie tam taka rzeka przez środek tego miasta obecnego, które dzieliło kiedyś miasto Bielsko, miasto Białe. No i na przykład ja pamiętam jako dziecko, że zawsze mówiło się o tej rzece, że to jest Białka. Po czym poszedłem do szkoły, była jakaś konturówka z geografii i dostałem 0 punktów, bo się okazało, że to jest rzeka Biała. Po prostu
W pewnym momencie są dwa potoki, jeden się nazywa białka, jeden biała i ktoś stwierdzi w którymś momencie, że to będzie białka, a w innym, że to będzie biała. Tak, to są rzeczy, po prostu nazywamy świat, kategoryzujemy po to, żeby nam było łatwiej, ale to nie jest tak, że to jest dane z góry. Więc trzeba pamiętać, że ten podział na gwary, dialekty i tak dalej, to nie jest coś obiektywnego, co zawsze tak było i tak występuje. I stąd też się wziął tytuł tego mojego wystąpienia, czy nie tylko śmierć języka, bo to może gdzieś bardziej kojarzymy, ale też narodziny języka. Także to pewien dialekt czy pewna gwara może stać się językiem. To nie jest tak, że to jest dane raz na zawsze. Właśnie zwłaszcza z perspektywy antropologicznej, bo oczywiście z perspektywy takiego twardego językoznawstwa konserwatywnego różnie można na to popatrzeć. Natomiast mamy też takie określenie jako etnolog. Czy ktoś z Was słyszał takie określenie? Ono zostało stworzone po to, żeby w przypadkach takich dyskusyjnych, czy w przypadkach na przykład języka śląskiego, czy ogólnie języków, które są gdzieś tam przez kogoś też dyskryminowane, żeby nazywać je w sposób neutralny. Bo na przykład załóżmy, że ktoś z Was chciałby napisać, nie wiem, jakiś artykuł na temat użytkowników Śląszczyzny. No i teraz nie chcemy wchodzić w tę dyskusję, bo jak napiszemy język, to możemy dostać na przykład negatywną recenzję od kogoś, bo ktoś się przyczepi w recenzji i nie puszcza nam artykułu. Jak napiszemy gwara, też możemy dostać negatywną recenzję, ktoś nie puści. Napiszemy dialekt, to samo. Tak? Z drugiej strony jeszcze jak napiszemy dialekt albo gwara, to na przykład możemy urazić część z naszych rozmówców, no bo byli zaangażowani w to, że to język i nam chcą pomóc przy wywiadach, a my napiszemy, że to gwara i teraz będą źli. Tak? No więc wymyślono takie pojęcie jak etnolog, żeby wszystkich zadowolić. No ale czy myślicie, że wszyscy są zadowoleni tym określeniem? No właśnie, no bo wtedy pytanie, skoro to jest neutralne, to czemu nie, nie to czemu, no właśnie, więc skoro to jest neutralne, bo etnolog to jest język, dialekt lub gwara, którym mówią członkowie jakiejś grupy etnicznej lub narodowej. Taka jest w Polsce definicja. No więc mój kolega zrobił taki, jak to się dzisiaj mówi, trochę trolling, Maciej Mentrak z Instytutu Slawistyki też, i napisał tekst, w którym pisał, że na przykład, żeby było neutralnie, to by trzeba napisać tak, że w etnolekcie śląskim znajdują się wyrazy zarówno bliskie etnolektowi polskiemu, jak i etnolektowi niemieckiemu. Tak? Czyli jeśli etnolekt ma być określeniem neutralnym, to musielibyśmy do wszystkiego tego stosować w danym tekście. Nikt tak nie robi, bo nikt nie napisze etnolekt polski. Tak? Czyli określenie to jest też, jakby to powiedzieć, no jest jakimś tam półśrodkiem, ale też trzeba pamiętać, że ono nie jest neutralne. Ja nie chcę tutaj dawać gotowych rozwiązań, tylko właśnie bardziej pytania, tak? czy to jest neutralne czy nie. Rewitalizacja językowa. Rewitalizacja często w Polsce się nam kojarzy z wycinaniem drzew i zalaniem placu betonem, ale to nie jest rewitalizacja językowa, tak na tym przynajmniej nie polega. Ona polega na sprawieniu, że dany język będzie żywy. Tak? Znaczy, co to znaczy żywy, to też jest jeszcze inna dyskusja, ale właśnie. I teraz mamy bardzo różne rewitalizacje, bo na przykład i często one są też mylone i to jest też krzywdzące dla tych użytkowników czy działaczy, dlatego że tak, mamy takie rewitalizacje, gdzie na przykład nikt nie mówi, ten język wymarł zupełnie i teraz się go rekonstruuje albo się go dostosowuje do współczesnych czasów, wprowadza w życie. A mamy takie rewitalizacje, jak na przykład w przypadku języka wilanowskiego, gdzie on cały czas jest mówiony, czy tam był mówiony jeszcze w sposób taki no, naturalny, no i wtedy, ponieważ liczba użytkowników bardzo malała i tak dalej, wtedy zaczęliśmy działać w tym kierunku, żeby też ten język dalej mógł być przekazywany. Więc tak, na rewitalizację językową przede wszystkim się składa dokumentacja, czyli to jest to, co jest wspólne z badaniami etnograficznymi, terenowymi, czy dialektologicznymi, czy lingwistycznymi, czyli po prostu trzeba jak najwięcej zebrać materiału dokumentującego ten język. Nauczanie tego języka oczywiście, tylko teraz, żeby nauczać, no to są takie języki, w których są użytkownicy dobrze mówiący i oni mogą nauczać, z drugiej strony mogą nie mieć na przykład przygotowania pedagogicznego. Ale też można powiedzieć, że tacy nauczyciele, właśnie natywni, którzy będą rozmawiać tylko w tym języku, na przykład z dziećmi, to też jest jakby dobre nauczanie. No i też zmiana ideologii i postaw językowych. Czy ideologie językowe, postawy językowe, takie gdzieś określenia może się Wam obiły o uszy? Bo też jeszcze tylko powiem, że ważne jest to, że programy są też oddolne i odgórne. To znaczy w Wilanowicach mieliśmy program oddolny. To znaczy
działacze z Wilamowic zdecydowali, że dla nich ważny jest język wilamowski, zaczęli działać, nagrywać na własną rękę, robić różne rzeczy na własną rękę i wtedy jakby naukowcy z zewnątrz w pewnym momencie się w to zaangażowali. Natomiast są też takie miejsca, gdzie naukowcy przyjeżdżają po to, żeby właśnie rewitalizować, to oczywiście społeczność musi chcieć, tak? Ale są takie, gdzie to jest zainicjowane z zewnątrz. Czym są ideologie językowe? To są takie podzielane zbiory zdroworozsądkowych pojęć dotyczących natury języka w świecie. Mogą dotyczyć języka w ogóle. Czyli na przykład mamy taką ideologię, że teraz chciałem powiedzieć jasno, że to, że jakaś ideologia jest ideologią, nie znaczy, że to nie jest prawda. Znaczy jakby to może być prawda lub nie, chodzi mi o to, że to jest przez ludzi, gdzieś, że tak powiem, współdzielone. Czyli na przykład na pewno słyszałyście takie określenie, że taką ideologię, że nie wiem, im więcej języków znamy, tym jesteśmy mądrzejsi, bo tym więcej mamy jakby spojrzeń na świat, tak? Mamy ideologie dotyczące poszczególnych języków, czyli na przykład, że francuski to jest język miłości, że niemiecki na przykład jest brzydki, tak? Niektórzy tak twierdzą. To w Polsce szczególnie jest silne takie określenie, taka ideologia, tak? Mamy, że nie wiem, że język czeski, że jest śmieszny, tak? Że język chiński jest trudny. No i teraz, co to znaczy język chiński jest trudny? No dla nas jest trudny, ale może dla użytkownika jakiegoś innego języka z nim spokrewnionego nie jest trudny, tak? Czeski, czy jest śmieszny? No może dla nas tak, dla Hiszpana może niekoniecznie, albo dla, nie wiem, no dla Czechów na pewno też nie jest śmieszny, tak? Więc tu mamy różne, no i też mamy potem, to są takie dość niewinne, tak? Znaczy niewinne. No powiedzmy to, że negatywne ideologie w stosunku do języka niemieckiego są związane też i z historią, i z tym, że powiedzmy Polacy i Niemcy tak w różnych miejscach gdzieś się stykali, a często takie grupy, które mieszkają koło siebie, są jakoś negatywnie nastawione. No ale mamy też wiele ideologii właśnie w stosunku do języków mniejszościowych, żeby rewitalizacja zadziałała, one muszą być w jakiś sposób, trzeba na nie wpływać. Mamy na przykład takie stwierdzenie, że językiem wilamowskim to powinny rozmawiać starsze babcie przed starymi chałupkami, jeszcze najlepiej szkrobiąc ziemniaki, a dla młodych ludzi to się w ogóle nie nadaje, tak? Albo że językiem śląskim to w ogóle górnicy niech mówią, a to się na przykład, nie wiem, tutaj nie wypada, żeby ja go dał po śląsku, bo się coś stanie, tak? No, znaczy może u was tak nie jest, ale w sensie takim, że są takie te ideologie, tak? Mogą też dotyczyć ideologie konkretnych struktur języka, czyli na przykład, że podwójna negacja nie jest logiczna. Słyszeliśmy coś takiego, tak? No ale czy musi być logiczne? Języki nie są logiczne, tak? To tak w ten sposób. Czy właśnie użytkowników języka, to często też słychać, że na przykład, jakby to porównać, że jeśli mielibyśmy tak hipotetycznie, mówię, że tak jest wszędzie w Polsce, jeśli mamy przedszkole i do tego przedszkola przychodzą dzieci i są same polskie dzieci, teraz są dwójka dzieci, która źle mówi po polsku i jedno dziecko jest na przykład z Anglii albo z Francji, w sensie rodzice, a drugie dziecko jest na przykład z Białorusi. To ja przypuszczam, że jednak inaczej, inne będzie podejście do tego dziecka, które jest z zachodu, a inne ze wschodu, jeśli chodzi o te języki. Chociaż znajomość polskiego może być podobna. Tak po prostu za pewnymi językami w pewnych grupach idą pewne skojarzenia, tak? Negatywne lub pozytywne. One oczywiście nie mają z lingwistyką najczęściej nic wspólnego, tak? Bo nie da się powiedzieć, że coś jest śmieszne lub nieśmieszne. Jeśli chodzi, świat jest zróżnicowany językowo, ale jak widzimy, to zróżnicowanie językowe jest najczęściej poza Europą. Oczywiście tu znowu się pojawia pytanie, co jest językiem, co dialektem, dlatego że jak mówimy, że na świecie mamy obecnie około 6 tysięcy języków, no to zaraz się pojawi pytanie, no a może 12 tysięcy, bo nie wliczyliśmy jakichś dialektów, albo może jeśli byśmy uznali, że na przykład śląski to dialekt polskiego, a nie wiem, wszystkie języki tam to jest jeden serbsko-chorwacki, no to by się okazało, że mamy tych języków dużo mniej. No ale jednak widzimy, że to zróżnicowanie językowe jest szczególnie duże na tych kontynentach, takich jak Afryka czy Azja. Też musimy wziąć pod uwagę, że właśnie a propos tych podziału na języki, że istnieje coś takiego jak kontinua dialektalne, tak? To znaczy, to nie jest tak, że to na pewno tutaj na Śląsku Cieszyńskim zwłaszcza widać, to nie jest tak, że istnieje jakaś wioska, w której płynie jakaś, nie wiem, rzeczka i po jednej stronie rzeki mówią wszyscy polszczyzną jak w Warszawie, a po drugiej czeszczyzną jak w Pradze. Tylko to po prostu
przechodzi, w zależności oczywiście od kontekstu historycznego, ale to bardzo często przechodzi tak bardzo płynnie. Zwłaszcza w przypadku języków germańskich, gdzie tu widzimy też tę ideologię, co jest językiem, co dialektem. Gdzie na przykład ktoś, kto mieszka w Szwajcarii i mówi tym szwajcarskim niemieckim, gdyby nie znał niemieckiego tego ogólnego, to najprawdopodobniej z Berlińczykiem by się nie dogadał. A jednak uważają, że jest to jeden wspólny język niemiecki. Tymczasem na przykład w Luksemburgu mamy język luksemburski, który gdyby tylko patrzeć na te cechy takie dialektalne, można by nazwać dialektem niemieckiego. Zresztą bardzo długo tak był nazywany. Dzisiaj od kilkudziesięciu lat jest jako język. Więc to widzimy, że to, co jest takie dyskusje na temat tego, czy coś jest językiem, czy dialektem, jeśli w tym biorą udział naukowcy, niestety najczęściej jest to dość jałowe, dlatego że to wszystko zależy od jakichś naszych poglądów i tak dalej, a nie od stanu jakiejś tam wiedzy naukowej. Stan wiedzy to może być, czy tam, nie wiem, jakieś formy się zgadzają, czy słownictwo w jakimś stopniu, natomiast to, że tam słownictwo jest w jakimś stopniu bliskie, to nie znaczy, że to musi być też bliższe, czy nie. No i tu mamy taką definicję Ulricha Weinreicha, czyli co to jest język. Język to dialekt, który ma swoją armię i flotę. No właśnie, czyli jakby w wyniku historycznych przemian, jeśli jakieś państwa powstały, to w tych państwach uznawano pewne mowy za języki. Też ostatnio, to też taka ciekawostka, bo wiem, że tu u was była, czy jest jakaś specjalizacja ekologii kulturowej, to też bardzo często się podkreśla, że te miejsca, gdzie jest duża bioróżnorodność, to też jest duża różnorodność językowa. I są projekty, akurat w Wilamowicach to jakoś tak nie stosujemy, natomiast jest dość trochę projektów na świecie, które łączą ochronę i tej bioróżnorodności, i tej różnorodności językowej czy kulturowej. No właśnie, no i teraz same te określenia, życie i śmierć języka, tak? One same już są w sobie nacechowane, dlatego że w pewnym sensie personifikujemy te języki. No i właśnie to, na przykład tutaj taka książka Davida Krystala, która właśnie się nazywa Śmierć języka. No i często też mówi się o tym, że właśnie ostatni użytkownik języka umarł i z nim ten język. No ale ja chciałem zauważyć zawsze, niestety ja jestem takim jednym, mam nadzieję, że nie będę ostatnim, ale jakby to już są na szczęście młodsi, którzy się nauczyli. Natomiast trzeba pamiętać, że język nie umiera z ostatnim użytkownikiem. Język umiera z przedostatnim użytkownikiem, bo ten ostatni nie jest w stanie już się z nikim porozumieć. Do tego mamy jeszcze też wiele historii, że na przykład jest dwóch użytkowników języka jakichś tam ostatnich, ale są ze sobą pokłóceni od 40 lat i na przykład nie rozmawiają. Też takie sytuacje niestety się zdarzają. Mamy też różne jakby fazy zagrożenia języka i też to bardzo trudno tak jasno określić, w jakiej fazie który jest, bo oczywiście są różne jakieś tam kryteria. Natomiast tak, pytanie, czy bardziej zagrożony jest język, którym mówi milion osób, a wszystkie mają ponad 90 lat na przykład, czy język, którym mówi 50 osób, ale są to ludzie z różnego pokolenia w jakiejś tam wiosce, tak? Jeśli chodzi w ogóle dlaczego języki giną, bo mogą być tego przyczyny różne. Oczywiście są przyczyny naturalne, tak zdarzało się i w historii, i dzisiaj, że nie wiem, jakiś wulkan wybuchł, ktoś tam zginął, przyszła epidemia i ludzie wyginęli. Natomiast najczęściej, bo tak, mamy przykłady takich, gdzie języki ginęły, bo były prześladowane tak wprost. Czyli na przykład w przypadku języka wilamowskiego, gdzie po wojnie zamówienie po wilamowsku, po prostu były kary, byli ludzie zamykani i tak dalej. Czy tak samo jak użycie języka niemieckiego na Śląsku po 1945 roku. Nie wiem, jak to tu w Cieszynie wygląda, bo nie byłem jeszcze na cmentarzu żadnym, ale na przykład w Bielsku, jak się pochodzi po cmentarzach, zwłaszcza ewangelickich, to widać, jak są zamazane napisy niemieckie, tak? Bo nie mogło być języka niemieckiego w publicznej przestrzeni. I na przykład w ten sposób były takie prześladowania. Niektóre wynikają z tego, że właśnie wysiedlano ludzi,
Oni byli tak mamy w przypadku języka łemkowskiego w Polsce. To znaczy tych ludzi mówiących po łemkowsku na przykład jest w Polsce, nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale powiedzmy nie jest ich aż tak mało, ale w wyniku tego, że oni zostali w wyniku akcji Wisła rozproszeni po Polsce, nie mają tego sąsiedztwa, nie mają tej wioski, w której rozmawiali ze sobą. No już ten język jest jakby dużo słabszy, jest dużo słabszy przekaz. Oczywiście do tego dochodzą też małżeństwa mieszane. No i właśnie, i w przypadku też tych małżeństw mieszanych często wchodzą w grę właśnie te ideologie językowe. Czyli taką główną przyczyną śmierci języka na świecie, przynajmniej w mojej opinii, to nie są same te prześladowania takie już, tak jak tu po wojnie na przykład, tylko to, co się dzieje później. Często te prześladowania mijają, ale zostaje takie podejście, ale ty nie mów tym, bo to jest brzydko. Niech dziecko tym językiem nie mówi, bo będzie miało problemy. Tak? I to często widać na przykład wśród Polaków, którzy wyjeżdżają za granicę, że oni nie uczą dzieci tego swojego języka, no bo lepiej jak to dziecko się nie będzie wyróżniać i lepiej niech mówi tylko po angielsku, czy tylko po francusku, tak? I to jest bardzo często, i zwłaszcza w przypadku grup dyskryminowanych, bo jednak języki mniejszościowe to najczęściej właśnie używane przez grupy dyskryminowane. Co tracimy w przypadku tego, jak tracimy język? No tutaj u Was na pewno silna była i chyba jest dalej folklorystyka, więc tam też wiemy, jak język też powiedzmy z myśleniem i z naszym spojrzeniem na świat, z kategoryzacją jest związany, więc pewnie nie muszę tego aż tak tłumaczyć, ale jest to bardzo, że tak powiem, bolesne dla wielu osób. Zresztą na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego są prowadzone takie badania też, jaki to ma wpływ na zdrowie. Że rzeczywiście dla ludzi, którzy są w środowisku jakiegoś języka, jeśli ten język nagle ginie, czy tam powiedzmy w ciągu ich życia, no to jest dla nich bardzo duża trauma, która wiąże się też z różnymi później problemami zdrowotnymi. Taka profesor Ewa Siatkowska, ona była dialektolożką, właśnie napisała, że języki literackie są jak ludzie, umierają i rodzą się. Przemiany polityczne na gruncie słowiańskim, tak jak w całym świecie, zachodzą nieprzerwanie. Nieprzerwanie więc poszczególne języki regionalne bądź mikrojęzyki mogą awansować do rangi języków literackich. I mój właśnie kolega z Instytutu Maciej Mędrak napisał, że trzymając się tego antropomorficznego porównania, obdarzenie języka wilamowskiego statusem języka regionalnego w najlepszym razie umożliwi terapię przywracającą mu pełnię sił, a w najgorszym razie, jeśli miałby umrzeć w najbliższych dziesięcioleciach, odejdzie otoczony opieką, dobrze udokumentowany, a jego ostatni użytkownicy obdarzeni zostaną należnym im szacunkiem. Jest to zatem rozwiązanie, na którego przyjęciu nikt nie będzie stratny i którego nie powinniśmy mieć wątpliwości ani z perspektywy merytorycznej, ani etycznej. I właśnie przechodzimy do tego, co to jest ten język regionalny. Trzeba pamiętać, że język regionalny to jest kategoria prawna, nie lingwistyczna. To znaczy my możemy język regionalny, na przykład jakąś gwarę albo dialekt można uznać za język regionalny. Równocześnie nie wszystkie języki są uznane za języki regionalne, więc jeśli ktoś na przykład mówi, że nie wiem, język wilamowski, czy język śląski, czy jakiś inny, nie zostały uznane za język przez Polskę. To jest nieprawda, dlatego że państwo polskie nie ma kompetencji do uznania czegoś za język. Ono może uznać jedynie, czy odpowiada kategorii prawnej język regionalny. No więc na przykład język angielski nie jest językiem regionalnym w Polsce, co nie oznacza, że nie jest językiem. No a ta kategoria język regionalny pozwala na pewne, powiedzmy, pewną pomoc, tak? To są na przykład tabliczki dwujęzyczne na wjeździe do miejscowości. To jest na przykład nauczanie w szkole, z tym, że to są 2 godziny lub 3 godziny tygodniowo tego języka lub o kulturze z nim związanej. To nie jest tak jak w wielu państwach na zachodzie, gdzie na przykład w Niemczech, na Łużycach dzieci normalnie uczą się dwujęzycznie, to znaczy uczą się matematyki, historii, nie wiem, chemii, biologii, wszystkiego dwujęzycznie, po łużycku i po niemiecku. W Polsce nie ma takich szkół. Znaczy są takie szkoły, są takie szkoły kaszubskie, ale to są szkoły prywatne, które jakoś mają dodatkowe te zajęcia. Ale ogólnie no to tylko jest kilka godzin dodatkowych. No i możliwe jest zdawanie matury, możliwe jest branie udziału w jakichś tam powiedzmy projektach, tak, składanie grantów w dodatkowej puli jakby dla tych języków. Natomiast dyskusja jaka się toczy o tym, jakie języki uznać, jakich nie uznać, bo na przykład uznane w Polsce są języki takie jak na przykład karaimski czy tatarski, którymi mówi kilka osób w Polsce, no a na przykład język śląski czy język wilamowski, no wilamowski mówi na przykład 40 czy 30 osób, no a też powiedziano, a za mało, tak, no ale jakimiś innymi mówi jeszcze mniej.
To są dyskusje polityczne. Ja chciałem pokazać na przykład, i niestety naukowcy bardzo politycznie się w to angażują w takim złym sensie, bo antropologia no, musi być zaangażowana, tak? To jest jakby sedno tej antropologii, że to jest dawanie głosu tym uciszonym. No ale na przykład mamy takie przypadki. To jest opinia pana profesora Franciszka Marka z Uniwersytetu Opolskiego. To jest opinia do... która była normalnie do Sejmu, tak, do Biura Analiz Sejmowych, jeśli się nie mylę. I w tej opinii on tak pisał na przykład o zwolennikach, o jednej z profesorek, która napisała pozytywną opinię. Widziałem tę panią tylko raz, jest młoda i nadal urodziwa, ale gdy przeczytałem jeden jej tekst, to podjąłem decyzję, że już drugiego nie wezmę do ręki. Albo z praworządnymi, w praworządnym państwie z wnioskodawcami, autorami proponowanych zmian ustawowych rozmawiałby w imieniu rządu tylko prokurator. Tak? Takie jakby opinie się znajdują w tych oficjalnych dokumentach i niestety trzeba pamiętać, w sensie ja uczulam na to, że jeśli pojawiają się takie dyskusje na temat uznania za język regionalny, bardzo często tam polityka wychodzi na pierwszy plan. Z drugiej strony na pewno gdzieś kojarzycie panią profesor Kubice-Heller, która zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy może niekoniecznie odniosła się, zresztą polecam ten tekst Moja Śląsko-Rzecz, ale tutaj może niekoniecznie odnosiła się do tego statusu języka regionalnego, ale na co warto to zwrócić uwagę, że my staramy się na przykład o to, żeby Wilamowskim nie ma takiego problemu, bo to mały język, ale na przykład język śląski czy język kaszubski, żeby dostały status języka regionalnego. Kaszubski ma, śląski nie ma. No i teraz co? Ma być nauczany w szkole i pojawia się kolejny problem, bo która odmiana kaszubskiego ma być uczona, tak? I tutaj pani profesor Kubica na przykład zwraca uwagę na to, że oprócz tego, że jest jedna jakby taka walka o uznanie języka śląskiego za ten język regionalny, to jeszcze mamy, trzeba pamiętać na przykład o tym, żeby ta cieszyńska odmiana, ten cieszyński wariant też w tym zaistniał, tak? Że jeśli, czy takie coś kiedyś powstanie, żeby na przykład były te 2 godziny języka śląskiego w szkole na przykład dla chętnych, no to żeby to nie było tak, że tutaj będzie ten język śląski, który jest nam mówiony, nie wiem, w Bytomiu i w Katowicach, tylko żeby właśnie to była ta odmiana cieszyńska. Oczywiście ta odmiana cieszyńska ma takie też historyczne, silniejsze jakby podwaliny, no ale tak samo tutaj, nie wiem, w Lublińcu mówi się inaczej po śląsku, w Raciborzu inaczej, pod Opolem gdzieś inaczej i chodzi o to, żeby w ogóle o tym pomyśleć. Mamy tu znowu taką ideologię, że język musi być skodyfikowany, bo inaczej będzie dialektem. No ale jeśli na przykład, trzeba spojrzeć tak, że większość języków na świecie nie jest skodyfikowana. Tak? Te wszystkie języki w Azji, te języki w Afryce, one najczęściej nie były pisane, co nie znaczy, że nie były językami. Tak? Znaczy my możemy sobie jakąś definicję języka tam, że nie wiem, języki literackie muszą być skodyfikowane i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że język jest gorszy. On nie jest gorszym narzędziem komunikacji tylko dlatego, że nie jest pisany. Bo jeśli dana społeczność nie potrzebuje tego pisma, a może potrzebuje więcej pism, tak? Bo ktoś mówi, jakiś tam język nie jest skodyfikowany. Ale na przykład kaszubski ma kilka ortografii. Czy śląski na przykład też. Tu mamy mapkę taką, gdzie są te szkoły dwujęzyczne. Więc mamy kaszubskich, jest trochę, są powiaty i gminy, gdzie jest dwujęzyczność. Białoruski, litewski, no i niemiecki w województwie opolskim, że z tym jest trochę problemów też natury politycznej w ostatnich czasach. No właśnie są podwójne te tabliczki. To był taki wstęp ogólny, o co chodzi z tymi językami mniejszościowymi. Oczywiście znowu się rozgadałem jak zawsze, ale mam nadzieję, że jakoś to zdążymy. Więc gdzie są Wilamowice? Wilamowice są 40 km stąd. Znaczy ja od razu uczulę, ja bardzo zapraszam do Wilamowic, ale jeśli byście się wybierali, koło Skoczowa też są Wilamowice i to nie są te. Tu ich chyba nie widać na tej mapie, ale no, zdarzało się nam wiele razy, że ktoś przez pomyłkę zamiast do naszych pojechał do tam. Gdzie one leżą? To jest pogranicze śląsko-małopolskie. Oczywiście są duże dyskusje, znaczy widzę, bo Bartek tu siedzi z KUS z miejscowości, przepraszam, miejscowości obok, też bardzo ciekawy. Ale to może dojdę do KUS też przy okazji. Natomiast to jest taki region, który tak, na przestrzeni różnych lat to się zmieniało, no bo tam w średniowieczu to się nazywało Śląsko-Święcimski, później to była ziemia krakowska i tak dalej. Natomiast to jest na samej granicy ze Śląskiem Cieszyńskim i też blisko granicy z Górnym Śląskiem.
gdzie był taki bardzo wielokulturowy rejon, który był nazywany później tak zwaną Bielsko-Bialską Wyspą Językową. Tu mamy miejscowości, te, które są na ciemno zaznaczone, to są właśnie te, w których no, powiedzmy pod koniec XIX wieku przeważała ludność niemieckojęzyczna, czy może była ważnym, czy germańskojęzyczna, tak? Czy była w jakiejś tam dużej części. Natomiast one były zakładane w XIII wieku przez osadników z zachodu. No i z jednej strony można powiedzieć ziemia tam krakowska, małopolska, z drugiej strony kulturowo to było jeszcze coś innego, tak? Tego nie można zakwalifikować, że to jest kultura śląska czy małopolska, czy nawet ja bym tego nie nazywał, że to jest nie, mieszanka kultury śląskiej i małopolskiej, po prostu ja bym to jeszcze, to pogranicze traktował jeszcze inaczej, właśnie też z powodu tego miasta Bielska Białej i tej okolicznej miejscowości. Też nie należy zapominać o dużej społeczności żydowskiej, która była w Bielsku. No i ci osadnicy, przynajmniej Wilamowianie wierzą w to, że w XIII wieku, kiedy ci osadnicy przybyli, założyli miejscowość, którą nazwali Wymysdjów, co oznacza po wilamowsku wieś Wilhelma. I tam stoi kościół, którego podobno część pochodzi z XIII wieku, też ostatnio były jakieś badania, mówią, że jednak trochę później, ale ten kościół bardzo ciekawy do zobaczenia. Ale w tej miejscowości się nic nie zachowało takiego, jakby jeśli chodzi o język inny. Po kilku latach założono miejscowość Wilamowice, znaczy nazwano ją Wymysowi, czyli według Wilamowian też Wilhelma. No i ta miejscowość sobie, że tak powiem, funkcjonowała w XIII-XIV wieku. Wilamowianie głównie byli rolnikami. Natomiast skąd pochodzili? My nie wiemy tego do dzisiaj. Natomiast tak, badacze niemieccy twierdzili, tylko trzeba brać pod uwagę, że badacze bardzo politycznie zaangażowani, że to są tacy sami osadnicy niemieccy jak wszędzie indziej. Natomiast kiedy rozmawiało się, nawet w XIX wieku to można zobaczyć, że zarówno dla Wilamowian, ta Bielsko-Bialska Wyspa Językowa, to byli obcy, tak? To znaczy oni się z tymi mieszkańcami takich wiosek jak Hausnów czy Lipnik mogli w jakiś sposób porozumieć, ale bo też Wilamowianie handlowali, natomiast nie poczuwali się, że to jest ten sam język, czy że to są ci sami ludzie. Tak samo z tamtej strony. Mamy tu taki przykład. W 1860 roku powstał taki wiersz właśnie w bialskim dialekcie języka niemieckiego, gdzie tutaj taki działacz właśnie z Białej pisał, że o Wilamowianie, który pojechał ze swoimi tkaninami do Berlina i wołał po wilamowsku: kupujcie drelichy, czyli ten taki materiał, piękne wilamowskie drelichy, a tam ludzie rozumieli go niewiele, myślano, że przybył z Anglii. Nic z tym dziwnego, przecież Wilamowianie pochodzą stamtąd. Tak? Czyli też dla tych mieszkańców Białej to już nie był niemiecki ten wilamowski, to było dla nich coś innego. Tak? Oczywiście bardziej podobne niż polski do ich języka, ale jednak coś innego. Jednak to też jak funkcjonują czasami naukowcy, trzeba na to zwrócić uwagę. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład ten wiersz, który jest w dialekcie bialskim języka niemieckiego, tam nigdzie w tej książce nie jest napisane, że w innym, stwierdzono, że skoro jest o Wilamowicach, to na pewno jest po wilamowsku i na jego podstawie na przykład robiono analizy dialektologiczne języka wilamowskiego w XIX wieku. Tak, nie? W sensie nie brano pod uwagę, ja zawsze mówię, że warto być interdyscyplinarnym, a nie brano pod uwagę, że przecież mógł ktoś z zewnątrz, nawet bardziej było logiczne, że ktoś z zewnątrz właśnie o tych obcych, o tych dziwnych ludziach coś pisał. Wilamowianie wyróżniali się przynajmniej od XVI wieku od sąsiadów tym, że handlowali. Trzeba pamiętać, to były też czasy reformacji. Wilamowianie byli ewangelikami, w sensie po tej reformacji, po 1550 roku, Wilamowianie byli ewangelikami reformowanymi, to znaczy kalwinistami. Tutaj na Śląsku Cieszyńskim raczej tu luteranizm i on pozostał, natomiast ten kalwinizm był później bardzo zwalczany po tej stronie właśnie małopolskiej. I tu jest taki przykład mieszkańców KUS, z których tu Bartek, on jest dyrektorem biblioteki i się zajmuje tam właśnie historią KUS, gdzie ci mieszkańcy KUS w 1770 roku, chyba że chcesz opowiedzieć krótko o tym, co się wydarzyło. Znaczy, no, Kozy były taką miejscowością, gdzie ten kalwinizm przetrwał najdłużej, do drugiej połowy wieku XVIII. Natomiast pojawił się dziedzic w XVIII wieku w miejscowości Szlachcic, który prześladował kalwinów i kozianie kalwini byli zmuszeni opuścić Kozy w 1770
1970 roku około 300 osób, 330 podobno uciekło na teren Prus. Jednej nocy. I tam założyli miejscowość Hołdunów, gdzieś część Lęci. Natomiast część Kalwinów jeszcze poza pozostała do pierwszej połowy XIX wieku jeszcze funkcjonowała. Tak, no i widzimy, że tak to jeszcze jakby, że po prostu jednej nocy oni wszyscy opuścili tą wieś i to do dzisiaj jest taka legenda też funkcjonująca, też chyba u was w społeczności, ale też w wielu tych publikacjach niemieckich. Natomiast w Wilamowicach, znaczy na co ja chciałem zwrócić uwagę, że według mnie ta reformacja miała dużo wspólnego z tym, gdzie zachował się jaki język, dlatego że wszystkie miejscowości, które szybko się skatolicyzowały, tam zapanował język polski. Natomiast te miejscowości, które długo się opierały, no w przypadku Kus oni opuścili, więc w tym Hołdunowie tam jeszcze mówili tym swoim, tą swoją odmianą językową. Natomiast na przykład Hałcnów, Lipnik, Wilamowice bardzo długo się opierały tej katolicyzacji. Dopiero tam powiedzmy 40-50 lat później niż cała reszta, no wcześniej niż Kozy, ale jednak się skatolicyzowały, ale były takie dokumenty, że na przykład mieszkańcy zgadzają się na katolickiego proboszcza pod warunkiem, że będzie miał kazania po niemiecku, czy w przypadku Wilamowian prawdopodobnie chodziło o Wilamowski, tak? Więc to było też ważne. No i przypuszczam, że może ten handel, który Wilamowianie uprawiali do dzisiaj zresztą, jak tutaj właśnie pan powiedział, że tu nawet w Cieszynie stoją Wilamowianie z jabłkami, no to właśnie to w Wilamowicach to jest ten handel, to jest coś bardzo typowego, do tego stopnia, że w Wilamowicach była duża społeczność żydowska, dlatego że Żydzi, tak samo jeszcze jak Wilamowianie, byli też prześladowani z powodu tego, że zajmowali się handlem. Handel dla gospodarzy, dla rolników, też dla wilamowskich rolników, trzeba o tym pamiętać, był widziany jako coś nieczystego, tak? No bo oni uczciwie pracują na tej roli, tak jak Pan Bóg przekazał, a tu ktoś przychodzi i kupuje tego ziemniaka za dużo mniej i sprzedaje gdzie indziej za dużo więcej. Ale ci handlarze wilamowscy nie handlowali tylko takimi właśnie płodami rolnymi, ale posiadali swoje sklepy. W Madrycie na przykład był skład futer wilamowian, tak? Jeździli do Londynu, do Bremy. Też do Stambułu, ale największa taka grupa wilamowian osiedliła się w Wiedniu i ona do dzisiaj funkcjonuje. Znaczy, i to było, jak na Wilamowice, to była ogromna, dlatego że w XIX wieku było około 1500 wilamowian, a 200 mieszkało w Wiedniu i to było normalne, że na przykład się swoje dzieci wysyłało do szkół, do Wiednia, czyli tacy, nawet jak się popatrzyło na takich, nie wiem, stolarzy w Wilamowicach czy jakichś ślusarzy, oni wszyscy kończyli w Wiedniu jakieś szkoły takie rzemieślnicze. I też Wilamowice przez to bardzo były bogate. I przez ten handel, i przez to rzemiosło. No i też mówiło się, że są bardzo zaradni. Tak? Znaczy w okolicy uważano, że Wilamowianie właśnie kłamią, że oszukują, że kupują za pół darmo, sprzedają za drożej, że oni by cię sprzedali za jeden grosz. Takie często są określenia o Wilamowianach. Właśnie, że dla Wilamowian lepsze deko handlu niż kilo roboty. Takie różne były określenia. Ale to, jeśli też zajmujecie się etnicznością gdzieś tam, to jest bardzo częste, że u tych obcych widzimy wszystko, co najgorsze, u siebie nie widzimy tego, tak? No i na przykład wśród Wilamowian też ci handlarze to nie byli wszyscy, tak? To była jakaś grupa, myślę, że nie większościowa i tak samo ci gospodarze lokalni, oni tam narzekali na tych, to ja widzę do dzisiaj, na przykład jakaś pani tam narzeka, no że patrzcie, oni handlowali, to nawet takie jest określenie w Wilamowicach ciekawe, że myśmy byli bogaci, a oni mieli pieniądze, nie? To znaczy myśmy mieli dużo pola. Czy nawet mam takie, to przy stroju, to też dojdę do stroju, że są takie wypowiedzi wilamowianek, na przykład po I wojnie światowej, że one się etnografom niemieckim skarżą, że one z gospodarstwa tam ciężko pracując mają na przykład jakieś tam spódnice takie czerwone, niebieskie, te najdroższe. Po czym teraz zrobili w Wilamowicach fabrykę tekstylną i tam te kobiety chodzą pracować i one nie mają pola i sobie też takie same kupują, nie wolno im, tak? Znaczy to są bardzo duże takie zależności, a jednak to było też, natomiast w momencie, kiedy ktoś by powiedział, albo wy Wilamowianie wszyscy handlujecie i ten, to wtedy od razu się pojawia obronna nie, bo my handlujemy, ale uczciwie, tak? Także są takie, to w tych kontaktach z sąsiadami różnie można na to spojrzeć. Najstarszy tekst po wilamowsku pochodzi z, prawdopodobnie to jest koniec XVIII wieku, ale to początek został zapisany gdzieś w pierwszej połowie XIX wieku przez księdza Franca Augustyna, który był niemieckojęzyczny.
No i on był proboszczem Wilamowice przez jakiś czas, ale pisał, że tam jest bardzo zła woda i szkodzi mu na zdrowie i musiał opuścić. Natomiast on napisał, że da tutaj tego dziwnego języka Wilamowian, da trochę przykładów. No i są chyba dwie strony, takie jest pisane. No i mój znajomy Bartłomiej Chromik, też z Uniwersytetu Warszawskiego, mi napisał, że ma takie odkrycie i to, no i to jest ciekawe odkrycie, natomiast kiedy to poczytałem, okazało się, że to są różne przekleństwa w języku wilamowskim. Więc nie wiadomo, czy ten ksiądz upuścił emocjom, czy po prostu jakiś parafianin mu coś napisał. W każdym razie są to brzydkie słowa, tam takie najgorsze takie właśnie, albo tam takie typu ty żołądku świński i tak dalej, tak? Albo właśnie są takie określenia, akurat tam chyba nie ma, ale zawsze najgorsze określenie wilamowskie, chyba dość aktualne, to jest zbojn z ich trofa, czyli niech cię spotka budowa domu. To takie jest najgorsze właśnie wilamowskie takie przekleństwo. Strój wilamowski właśnie się wziął z tych podróży handlowych i jest niezwykle bogaty. Znaczy według mnie, z moich badań wynika, że w Polsce nie ma drugiego takiego stroju, w którym by było aż tak ważne mieć tyle różnych rodzajów tych kompletów. Tak, nie będziemy się nad tym rozwodzić, ale mamy tak. To jest strój na Boże Ciało lub Matki Chrzestnej, to nie jest strój Panny Młodej. Tu mamy strój mężatki na trzecią niedzielę miesiąca, tu mamy strój panien na po prawej jest na drugą, po lewej na trzecią niedzielę miesiąca, tu mamy strój na ciężką żałobę. To jest na lekką żałobę, to są stroje na ciężką żałobę starszej mężatki, młodszej mężatki i panny. Tu jest strój codzienny, no i właśnie, często w literaturze etnograficznej spotykamy się z określeniem ubiór codzienny, bo strój to jest na święta, ubiór jest na co dzień. W przypadku wilamowianek ja zawsze tutaj, że tak powiem, polemizuję, dlatego że one dosłownie do prac w polu, czy do dojenia krów i tak dalej, nosiły korale z bursztynu. Miały stroje, które były krojem identyczne od tych strojów odświętnych, tylko materiałem się różniły. Dlaczego? Po to, żeby nawet w tym polu pokazać, że one są kimś innym. Tak? Trzeba pamiętać, że wilamowianie żyli na takim pograniczu, też gdzie mieszkali i Niemcy, i Polacy. I dla wilamowian zawsze było ważne podkreślenie, że oni są jeszcze kimś innym. Tak? Że to oni nie lubili być wkładani właśnie w to jedno lub drugie. Niektórzy złośliwi mówią, że chyba, że to się opłacało, ale raczej właśnie próbowali jakby żyć jakoś z tymi ludźmi, ale to też z drugiej strony była marka handlowa. Tak? Znaczy taka wilamowianka, jak ona pojechała w ten sposób, to od razu widzieli, aha, to ona ma coś do sprzedania. Tak? Czy w Bielsku, czy i zresztą ten handel jest do dzisiaj rozpowszechniony w Wilamowicach. Ja jeszcze pamiętam, bo to były różne takie, powiedzmy, panie jeżdżące autobusami do Bielska z tymi swoimi różnymi rzeczami, nie tylko swoimi, ale też kupionymi, to ja jeszcze pamiętam, jak jeździłem do szkoły autobusem do Bielska. W stroju wilamowskim też ciekawe są czepce, to znaczy to nie jest tak jak w większości strojów, że w Polsce, że czepiec ubierała mężatka tam do kościoła, tylko po wyjściu za mąż, żeby wyjść z łóżka jeden czepiec, żeby wyjść z domu trzy czepce, do kościoła 4, 5, na niedzielę 7, na Boże Ciało nawet 12 czepców jednocześnie. Tak? I tu mamy ten pierwszy czepiec jest zakładany. Pewna wilamowianka wychodziła za mąż w wieku 13 lat. To było dość popularne w Wilamowicach, że 14-15 lat po prostu łączono majątki, tak? To było ważne, że wilamowianie byli dużo bogatsi od okolicznych miejscowości. Też panowała endogamia, że nie nosi między sobą. Oczywiście robiły się potem różne legendy, że w związku z tym tam są, nie wiem, ludzie jacyś tam nie tak, jak powinno być i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że to też jest legenda. Po drugie, to, że ktoś z kim brał ślub, nie znaczy, że miał z nim dzieci. Tak? Znaczy, geny się mieszają niezależnie od ślubów kościelnych, tak bym to powiedział. Często na przykład mąż wyjeżdżał na 2-3 lata do Wiednia. Te żony były w domu, byli służący, którymi one rządziły. Na przykład tak często się słyszy, że na przykład w takiej uboższej rodzinie to był 1 do 2 służących. Nie? To jednak to były gospodarstwa takie, tylko to nie byli służący na zasadzie zrób mi kawę, tylko to byli osoby, które po prostu pracowały w polu i tak się to nazywało służący. No jest taka relacja, że pewna wilamowianka wyszła za mąż w wieku 13 lat, no i jak przyszło, powiedzmy, wieczór do nocy poślubnej, ona uciekła. To rzeczywiście było opisane w gazetach przedwojennych. Ona uciekła, no i ten mąż, który był pewnie gdzieś po 30, stwierdził, że wyjeżdża do Wiednia, wróci za parę lat, jak ona już będzie. To no i właśnie napisane, a ona ze swoich pięknych czepców z brokatu przewiezionego z Wiednia robiła w piaskownicy piękne babki z innymi dziećmi. No i tak właśnie to było tam opisane. Że niestety to też to dążenie za tym majątkiem było często bardzo krzywdzące dla tych osób, z tym, że
to tak samo mężczyzn też się zdarzało, że na przykład 16-latków żeniono na przykład ze starszymi, także to różnie to tam bywało. Nie można też tego tak pokazywać, że taka osada mlekiem miodem płynąca i to było tak samo z siebie, tylko to niestety wynikało z wielu wyrzeczeń i też dyskryminacji. No tak tutaj tak ten strój głowy z tymi łącznie gdzieś tutaj 10 nakryciami głowy wyglądał. Jeśli przejdziemy teraz do języka bardziej, czy kojarzycie Boską Komedię Dantego Alighieri? Tak? No to w XIX wieku był taki poeta wilamowski jak Florian Biesik i on napisał, stwierdził, że tak jak Dante został ojcem literatury włoskiej, on chce zostać ojcem literatury wilamowskiej. I mieszkał w Trieście, bo to były wtedy Austro-Węgry, więc to było jedno państwo. Mieszkał w Trieście jako emeryt już nad tam, powiedzmy, tak przynajmniej pisał, że właśnie siedział tam na plaży później i pisał. No i naukowcy później się nad tym zastanawiali, dlaczego ten poemat nie przyjął się w Wilamowice. On był publikowany przed wojną, że on go wysyłał w listach do Wilamowic. No ale nie zwrócono uwagi na jedną rzecz. Znaczy, to jest na podstawie Boskiej Komedii. Boska Komedia to wędrówka przez niebo, piekło, czyściec, a w niebie, piekle, czyśćcu są ludzie. No i w tym poemacie, w tym niebie, piekle, czyśćcu są wilamowianie, tak? I on na przykład pisze, że tam schodzi teraz do piekła i tam jest jego ciotka Teresa Fox, która jak on był dzieckiem, to mu nie dała kawałka chleba, więc niech ona teraz tu gnije w tym piekle, tak, no może nie aż tak, ale to wszystko jest wierszem pięknie opisane, tak? Albo tam właśnie w czyśćcu jest jakiś tam ksiądz, jego też krewny, który czegoś tam nie zrobił, czy coś mu tam powiedział. No i on w ogóle napisał taką mitologię wilamowską. Ja może przeczytam kawałek tego wiersza. Łozo gyty dos uwierweł, dwajus nie szłachty schon ugieśleł, twieta z igenis mejfim tu, der tren besser złowa ernut. Łozas szłachty cytyn zwija esp, idwike zwiut sztych zwija wesp, krygian śrek fujem łowa, woda besser van gyttorm. I on w ogóle napisał taką mitologię wilamowską, że wilamowianie w VI wieku rządzili wyspami brytyjskimi, ale zostali pobici przez Normanów, przez 300 lat mieszkali na jakiejś wyspie fryzyjskiej, gdzie prowadzili życie poliamoryczne i następnie przybyli do Wilamowic i tam i cała taka mitologia, że język wilamowski jest najstarszym językiem germańskim, ojcem wszystkich języków, że niemiecki to w ogóle się może schować. Nawet dawał dowody, że Bóg stwarzał świat w języku wilamowskim, bo Odmon po wilamowsku, czyli Adam, znaczy człowiek z gliny, a Ewo to jest niech powstanie jajko, czyli niech powstanie życie, więc to jest dowód na to, że ta cała taka... I proszę sobie wyobrazić, że jego brat napisał coś takiego. Wörterbuch der Deutschen Mundart von Wilamowice, czyli słownik niemieckiej gwary Wilamowic. To wywołało taką złość w jego bracie, że poemat kończy się w ten sposób. Na ostatnim kręgu piekła, gdzie są najgorsi grzesznicy, słyszę straszny krzyk, to mój brat Herman. No i tak po prostu widzimy tu też te ideologie, że one przechodzą przez rodziny. Tak często na Śląsku, tak jak patrzymy na historię śląskich rodzin, tak, że ktoś był w Wehrmachcie, ktoś był w AK, ktoś był w jakimś wojsku polskim, ktoś potem zmieniał, mogła żona mieć inne poglądy niż mąż, ktoś mógł być gdzieś przymusowo, albo ktoś miał nazwisko jakieś tam, nie wiem, Rozner i czuł się Polakiem, a ktoś miał nazwisko Bukowski i się czuł Niemcem na przykład, że to w ogóle nie, tego się nie da tak łatwo włożyć. Tak samo tu widzimy, że ta rodzina była bardzo jakby różnych poglądów. Co ciekawe, mieli jeszcze trzeciego brata, który mieszkał też we Włoszech, potem wrócił do Wilamowic, budował dom, posadził jakieś włoskie rośliny i wszyscy mówili, że miał papugę, która mówiła po wilamowsku. Tutaj mamy właśnie przykład już potem pod koniec XIX wieku, te nacjonalizmy jak wzrastały, obrazy Herty Strzygowskiej. To była taka malarka, która dokumentowała stroje z okolicy, ale dokumentowała szczególnie te, które były niemieckie. No i tutaj na przykład znalazła wilamowiankę, która odpowiadała jej wyobrażeniu o niemieckiej kobiecie, czyli blondynka z wysokim czołem, namalowała ją, wiele dni tam spędziła. I w pewnym momencie ona mówi tak, dobrze, to teraz jako pani będzie w tym kalendarzu, jak panią mamy podpisać nazwisko? Balcarczyk. No i tu się pojawił problem. I zmieniono i napisane jest Bittner. A syn tej pani mi właśnie dał ten kalendarz, napisał długopisem Balcarczyk, tak? Także to też jest jako źródło etnograficzne ważne, że ten podpis jego, że dla niego to, no był świadomy tego.
No i właśnie, jak pisał jeden z wilanowskich pamiętnikarzy, Eugeniusz Bilczewski, pod koniec XIX wieku spokojni, uważający się dotychczas nasi mieszkańcy, przede wszystkim za Wilamowian, spotkali się nagle z żądaniem bliższego określenia swej narodowości. Zwykle mówili Wierzań Estreichen, jesteśmy Austriakami, bo należymy do Austrii. Wszystkich mieszkańców monarchii uważano tu za Austriaków, bez względu na język, jakim mówili. Austria, cesarz Franciszek Józef I, to był symbol mocy i siły, Wiedeń, dobrobyt, marzenie każdego obywatela. No i też jak Wilamowianie nie byli rozumiani przez okolice, tak? Wszyscy w pewnym momencie kazano im się opowiedzieć po stronie polskiej lub niemieckiej. No i na przykład Niemcy pisali w ten sposób. Teraz to jest tekst o stroju wilamowskim. 40 roku. W tym okresie niemieckiej słabości narodowej całe niemieckie przedpola na brzegu Karpat zaczęły ulegać spolszczeniu. Dlaczego właśnie ta mała grupa stawiła opór, podczas gdy dookoła nie były tego w stanie zrobić setki wiosek niemieckich? Na to pytanie chyba nigdy już nie znajdziemy odpowiedzi. Ja właśnie bym powiedział, może właśnie w tym jest ta odpowiedź, że oni nie mieli tej niemieckiej tożsamości, tak? Tutaj mamy takie w ogóle też taką militarne słownictwo, tak? Że tak jakby była jakaś wojna i tutaj ten, to zresztą mamy do dzisiaj, tak? Takiej nacjonalistycznej narracji często się mówi o tej obronie polskości i tak dalej, tak? No, tutaj, potem mamy właśnie tutaj, to jest właściwie program tych badaczy wysp językowych, że duchowy pomost tejże niewielkiej wyspy poprzez większą bielską wyspę językową do Wielkich Niemiec istniał zawsze. Trzeba go było tylko znaleźć i to poszukiwanie wielu postawiło sobie jako cel. Czyli ci naukowcy przyznawali, że nie ma tej niemieckiej tożsamości, znaczy nie ma w tych ludziach, przynajmniej w Wilamowice, no ale trzeba ją odnaleźć, tak? Odnaleźć to już, kiedy słyszymy, że trzeba odnaleźć coś, czego nie ma i że to naukowcy mają robić, to trzeba, to powinna się nam trochę tak żółta lampka włączyć. Tutaj też takie ciekawe, że w Wilamowicach chłopcy, dziewczęta uważają za swój obowiązek i honor zachowanie czystości krwi niemieckiej, nie mieszania jej z Polską. Tylko że nikt nie wspomniał, w sensie ten autor, że Wilamowianie tak samo nie żenili się z Niemcami z okolicznej miejscowości, za to żenili się z Żydami, którzy też handlowali, tak? Czyli widzimy, że to były inne w ogóle kryteria, nie żadna krew niemiecka, tylko pewnie zrozumienie dla handlu, czy może też bogactwo. No i tu mamy już Waltera Stellera, to był też taki profesor etnologii, ale już zupełna taka militarna narracja, że to Wilamowice to walcząca resztka, ich niemiecka ludność odcięta od jakiejkolwiek łączności z niemieckością, ich pełna ofiar walka, utrzymanie swojej kultury i odrębności powinna ciągle żyć w świadomości niemieckiej wspólnoty narodowej. Znaczy z tych Wilamowic próbowano nawet zrobić taki jakiś, nie wiem, symbol takiego jakby jakiś, nie wiem, tak męczenników. Ja podam przykład, jak to wyglądało w przypadku kościoła w Wilamowicach, to niezrozumienie. Stał kościół drewniany, taki bardzo podobny do tamtego, który pokazałem na początku. I w pewnym momencie Wilamowianie stwierdzili, że skoro są tacy bogaci, wybudują ogromny kościół, taki neogotycki. No i zamówili projekt, już się miała zacząć budowa. Archidiecezja krakowska nie wyraża zgody, dlatego że, i co cytuję, kościół ten ma wygląd niemiecki i wygląda nie jak kościół katolicki, tylko jak zbór luterański. A w tym samym czasie niemieccy etnografowie napisali taki tekst, gdzie jest napisane: obok staronordyckiego, starogermańskiego, drewnianego kościółka murują się kiczowate mury neogotyckiej świątyni. Tak? Świadczy to o polonizacji miasteczka. Czyli, a teraz zapytamy Wilamowian, czy przynajmniej takie były, dlaczego taki kościół? No bo my chcemy mieć kopię katedry świętego Szczepana w Wiedniu, tak? Bo Wilamowice to mały Wiedeń i chcemy mieć tak jak w Austrii, tak? I tu widzimy właśnie, jak ci działacze, aktywiści narodowi polscy, niemieccy byli głusi na tą lokalną narrację. Zresztą to na Śląsku Cieszyńskim też w wielu miejscach można zobaczyć, z tym, że Wilamowice są, tak łatwiej może to pokazywać, bo to jedna miejscowość taka specjalna. Wilamowianie, tak jak mówiłem, no, jeśli chodzi o spisy powszechne, to jak były spisy powszechne, to w jednym roku w Wilamowicach było 1500 Niemców, 20 Polaków, a w następnym roku było 1500 Polaków, 30 Niemców, tak? Że to w ogóle nie miało, odzwierciedlenia, po prostu ktoś przychodził z jakąś kartką, coś trzeba było wpisać. Rok 1939 wyglądał w Wilamowicach w ten sposób, że najpierw wzięto mężczyzn do Wojska Polskiego, bo w przeciwieństwie na przykład do mieszkańców Hałcnowa, Wilamowianie nie mieli tej niemieckiej tożsamości, nie mieli też żadnych organizacji takich niemieckich, jak tam były na przykład te różne partie, tak, wcześniej. Natomiast, więc w Hałcnowie na przykład część osób gdzieś tam aresztowano, no bo były niepewne w momencie wybuchu wojny, natomiast Wilamowian po prostu potraktowano jak
obywateli Polski zabrano do Wojska Polskiego. Na przykład część z tych mężczyzn potem wróciła i została zabrana do Wehrmachtu. Tych samych nawet, tak? I to po prostu dla Wilamowian to była taka tragedia, że trzeba się było opowiedzieć po której ze stron. Bo w 1939 roku najpierw Wilamowianie uciekli na wschód, potem wrócili. No i nowa władza niemiecka oświadczyła, że Wilamowianie to Niemcy, w związku z tym muszą podpisać Folgzistę. Ta Folgzista była w 1941 roku. No i teraz zrobiono też taką akcję zastraszania, to znaczy zabrano kilkadziesiąt osób z Wilamowic, które w jakiś sposób tam się sprzeciwiały, wywieziono je do obozu, część zresztą została w Cieszynie zamordowana. I to padł taki strach już na tą społeczność, tak? Że to był taki sygnał, jak nie podpiszecie, że stanie z wami to samo. Więc większość podpisała. Były folgzisty cztery kategorie. Folgzista jedynka to był Niemiec, który wcześniej był zaangażowany politycznie i takich w Wilamowicach nie było, w tym sensie tych jedynek. Folgzista dwójka to był Niemiec czystej krwi, tak zwany. Niezaangażowane politycznie. I prawdopodobnie około 20% to było w Wilamowicach, a 70% miało tak zwaną trójkę, czyli folgzista do odwołania. To znaczy, to byli ludzie, którzy niby mieli podpisaną tą folgzistę, więc natomiast tak, byli brani i tak do wojska niemieckiego, natomiast nie mieli tych praw, którzy tej folgzdeutsche z numerem 2, dlatego że oni byli niepewnymi, tak? To nie mieli obywatelstwa niemieckiego na stałe, tylko do odwołania po 10 latach lub po skończonej wojnie miało się odbyć sąd, czy oni będą obywatelami niemieckimi, czy nie. Oni nie mogli sprzedać pola, nie mogli kupić pola, nie mogli, tak? Także trzeba pamiętać, jeśli chodzi o te folgzisty, bo często się wrzuca wszystkich do jednego worka. To były też bardzo zróżnicowane te kategorie. I też jak je przyznawano, no bo co to znaczy w Wilamowicach Niemiec czystej krwi lub Niemiec nieczystej krwi, skoro no przecież ci ludzie wszyscy mieszkali koło siebie i tak dalej. No i według, ja zebrałem bardzo dużo takich opowieści wspomnieniowych Wilamowian. Wiadomo, że one powstają współcześnie, a nie wtedy, ale na przykład dlaczego? No jedna pani mi powiedziała, a bo jak ktoś, jak była porządna rodzina, to była dwójka, a jak ktoś, nie wiem, coś nie za bardzo, to trójka. Albo właśnie jak ktoś miał dużo pola, to dwójka. Jak handlowali, to już trójka, bo niepewnie, tak? I trzeba pamiętać, że to, i to jest bardzo bolesne, kiedy dzisiaj się na przykład w przestrzeni publicznej słyszy określenie ty Volksdeutsche na przykład, tak? Bo ludzie nie wiedzą, co za tym w ogóle idzie, zwłaszcza z perspektywy Warszawy. Ja pamiętam, jak poszedłem na studia do Warszawy, szedłem w bibliotece uniwersyteckiej i zobaczyłem, że tam były jakieś gazety i tam było zdjęcie Donalda Tuska i na tym było wielkie jakieś tam, coś tam Volksdeutsche było, tak? No i dla mnie po prostu, dla mnie nawet był szok, że w Warszawie ludzie używają w ogóle określenia Folgzdeutsche jak jakaś obelga, no bo dla mnie to było po prostu określenie, no ktoś, kto podpisał folgzistę, czego tam w to wciągnięto. Natomiast co do Wilamowian, to tak, oni, ponieważ Wilamowice były określone jako miejscowość typowo niemiecka, znaczy no nietypowo, bo te trójki większość była, czyli niepewnie, powiedziano tak, że wy możecie wysiedlać mieszkańców okolicznych wsi, odbierać im majątki. I rzeczywiście w dokumentach, te dokumenty też potwierdzają, że Wilamowianie z tego zrezygnowali, tak? Nie było wysiedleń, w sensie były wysiedlenia, ale to przywożono Niemców gdzieś tam z Rumunii, a nie, to nie byli Wilamowianie. Natomiast w 1945 roku, kiedy nadeszła Armia Czerwona, no jakby wszędzie wyglądało podobnie, Wilamowianie mieli o tyle lepszą sytuację niż na przykład Niemcy z Bielska, że Wilamowianie byli trójjęzyczni. Oni mówili wszyscy prawie, że płynnie po niemiecku, po polsku i po wilamowsku. Niektórzy jeszcze widzisz, zwłaszcza z tych kontaktów handlowych to wynikało. W związku z tym oni udawali Polaków. Znaczy jak Armia Czerwona weszła, to wszyscy po polsku mówili, i bo mówienie po niemiecku groziło, czy po wilamowsku, no, dla żołnierzy Armii Czerwonej pewnie różnicy by nie było, groziło rozstrzelanie. Tak na przykład w Hałcnowie, tam w księgach zgonów z 1945 roku, tam kilkadziesiąt osób w ciągu jednego miesiąca na przykład zginęło, bo ktoś nie rozumiał i go zastrzelono, bo nie podniósł rąk albo coś. Natomiast w Wilamowicach tego nie było. Zresztą później Wilamowianie też mieli różne znajomości, też z PSL-em bardzo przed wojną jakoś tam byli aktywni. No więc władze państwowe określiły, że Wilamowice nie powinny ulec wysiedleniu, dlatego że nie są to Niemcy i że tam w czasie wojny pomagali Polakom, że tam były jakieś... Natomiast mieszkańcy okolicznych wsi dokonali dzikich wysiedleń. Znaczy rzeczywiście bez wiedzy władzy tej państwowej dokonano tych wysiedleń. I teraz znowu mamy niezrozumienie Wilamowian, bo z polskiej perspektywy albo się o tych wysiedleniach nie mówi, albo wysiedlenie oznacza wywiezienie gdzieś za granicę, tak?
z perspektywy niemieckiej to mówi się w ten sposób. A Wilamowice to nawet nie ma co liczyć, że tam były wysiedlenia, bo nie wiem, w Chałcnowie wysiedlono tam, nie wiem, 70% domów, a w Wilamowicach tam wysiedlono, nie wiem, 10% domów, tak? I Chałcnowian wywieziono do Niemiec, a Wilamowianie zostali na miejscu, po prostu mieszkali u sąsiadów. Czyli. Natomiast dla Wilamowian to wysiedlenie to była trauma, tak? Oni na 12 lat, znaczy oni domy stracili myśląc, że na zawsze, ale przez 12 lat usiłowali je odzyskać i w 57 roku większość Wilamowian te domy odzyskała, tak? I nawet były takie sytuacje, że mąż w czasie ślubu chciał przenieść swoją żonę przez próg swojego domu, więc płacił osobie, bo najczęściej Polacy z okolicznej wsi, która zajmowała jego dom, żeby mógł przenieść tą kobietę przez ten próg i potem wracał znowu do domu, gdzie mieszkał od 10 lat. Tak? Kilka domów do dzisiaj nie jest oddanych. Tak? Więc to są... I to trzeba też pamiętać, że zupełnie inna jest pamięć taka przepracowana przez tych Niemców w Niemczech, którzy wyjechali, wszystko stracili, ale tam potem były cała taka jakby narracja się zmieniała, jakoś to było przepracowane. Od tych na przykład, którzy zostali wysiedleni ze swojego domu i przez 12 lat codziennie jeżdżąc do pracy ten dom widzieli na przykład, tak? Czy do dzisiaj widzą niektórzy, którzy nie. Tak to jakby zupełnie jeszcze jest inna sytuacja i też ta narracja jest mało widoczna. Żydów z Wilamowic wszystkich, znaczy tak, część wyjechała wcześniej, ale niestety z tego co wiemy, to trudno to też badać, bo jest mało materiałów, ale większość zginęła, zostali wywiezieni do getta krakowskiego i tam zginęli lub też w Auschwitz. Wilamowianie po wojnie byli w obozach i w Oświęcimiu, bo w Oświęcimiu po wojnie też zrobiono obóz dla... To nie był oczywiście obóz koncentracyjny w tym wydaniu, to nie było komór gazowych, ale jednak były bardzo ciężkie warunki, wiele osób umierało i w Oświęcimiu po wojnie, i w Jaworznie, i w Lublińcu, i w Mikuszowicach, i w innych miejscach były właśnie miejsca odosobnienia i aresztu. Tam brano na przykład na Ural, wywożono z Wilamowic często 13-14-latków. Tak? To nie było tak, że ktoś był za coś tam odpowiedzialny. Znaczy oczywiście byli też tacy, którzy powinni zostać w jakiś tam sposób ukarani za współpracę w czasie wojny, ale to też nie było tak, że ci, którzy coś tam złego robili, byli ukarani, a ci, co nie, to nie. Po prostu przychodził dekret, że trzeba 60 na przykład mężczyzn na Ural, no to przychodzili i brali z ulicy po prostu, kto stał, tak? No niestety i to też takie zadry wywołało między Wilamowianami i mieszkańcami okolicznych wsi, dlatego że to, no oni byli, część z nich w dużym stopniu odpowiedzialna za te prześladowania. Oczywiście mówienie językiem wilamowskim było zabronione. Nawet w takich relacjach są odnotowane próby samobójcze dzieci, bo na przykład dziecko w wieku 7-8 lat nie znało polskiego języka, bo skąd miało znać? Tak? Wszyscy mówili po wilamowsku. W czasie wojny szkoła była w języku niemieckim. No i w tym momencie ma to dziecko 6-7-8 lat i w roku 45 przychodzi Armia Czerwona, nagle nie wolno mówić po wilamowsku. No i matka do tego dziecka mówi, nie wolno ci w ogóle mówić. Tak? I to dziecko ma taką traumę, że w ogóle nie może mówić, że po prostu te dzieci miały ciężkie różne i depresje i też nawet próby samobójcze. Często pierwsze wspomnienia ludzi, jak się tak rozmawia z takimi osobami urodzonymi w latach 40, na przykład pierwsze wspomnienia silne to to, że matka biła po twarzy za mówienie po wilamowsku. Tak? Jakby ta matka nie miała nic przeciwko językowi, tylko po prostu wiedziała, że jak to dziecko coś powie, to mogą być wszyscy gdzieś wywiezieni, więc trzeba było zareagować. Albo właśnie, że zamykanie w piwnicach, zamykanie w jakichś chlewach. Dzieci pamiętają, znaczy te starsze osoby dzisiaj, że na przykład, nie wiem, że przytulone do krowy albo do świni tam ileś tygodni przebywały w jakimś tam chlewie. Tu, zresztą jak żywe są te wspomnienia, bo to jest, strój, no to jeśli kobiety szły w stroju wilamowskim, były na rynku rozbierane, stroje były rekwirowane. Tutaj jest przykład właśnie przedstawienia. Młodzież z Wilamowic stworzyła przedstawienie o losach wilamowianki, znaczy jakby w tej losie jednej tej kobiety skumulowano wszystkie nieszczęścia, jakie mogły na nią trafić. Natomiast to jest właśnie ciekawe, jak bardzo to jest żywe, tak? Że jednak ci młodzi ludzie, to co jest w tej pamięci zbiorowej wilamowian, jak to dalej jest do dzisiaj żywe. Co ciekawe, dla mnie były przejmujące te wywiady nie tylko z tymi ludźmi, którzy przeżyli te obozy, bo też robiłem doktora na ten temat napisałem, w sensie na temat tej narracji z takiej perspektywy folklorystycznej, ale dla mnie były najbardziej przejmujące chyba te wywiady z tymi ich dziećmi, które na przykład ten, nie wiem, ktoś tam mówił, że był w tym obozie, a potem ten jakaś tam córka mi mówi, ale on tam, a w piłkę se grali, grzyby zbierali i tak dalej. Tak? W sensie takim, że nie wolno było o tym mówić po wojnie, więc ci rodzice udawali, że tam na tym Uralu to było świetnie, w tych obozach to w ogóle nic nie było i te dzieci tak silnie przejęły, na przykład ja też z taką panią rozmawiałem i mówię,
Tak, no ale pani rodzina była prześladowana po wojnie, tak? No nie. Ja mówię, no ale tu z dokumentów wynika, że byliście wysiedleni. No ale tylko 12 lat, to tam mieszkaliśmy w takiej stodole gdzieś tam, nie? Ja mówię, no ale pani tata był w tych obozach. No ale to trochę go tam pobili, no i po 5 latach wrócił, nie? I ona w trakcie tego jakby sama zrozumiała, tak? W sensie ona po prostu nie rozmawiała o tym przez tyle lat i w trakcie zrozumiała, że rzeczywiście to były prześladowania i to było straszne, tak? Ale taka narracja była wkładana, bo żeby ona w szkole potem tego nie powiedziała na przykład. Na jakimś dniu ojca, gdzie jest tata, no jest na Uralu i tam jest coś tam, tak? Też takie są relacje, jedna mnie bardzo tak też poruszyła, że pytam takiej pani, że pani mąż był na... Aha, przepraszam, bo to było tak, że szukaliśmy jakieś tam stare brony, jak wyglądały czy coś. I ona mi pokazywała i co się okazało, że jej mąż był na Uralu, a wyjeżdżając wiedział, że coś się tam zepsuło w tych bronach. Jak on po 2 latach z tego Uralu wracał, to on ukradł z tego Uralu jakąś część do tych bron i przywiózł do Wilanowic, tak? Szybko jeszcze powiem, jaka była moja historia, bo trzeba powoli tak kończyć. Więc ja jako dziecko, bo tak, moi rodzice nie pochodzą z Wilanowic, czy mają bardzo tam dalekie pochodzenie wilanowskie, ale to nie grało jakoś roli. Natomiast ja jak się urodziłem, no to zajmowała się mną sąsiadka. Rodzice pracowali, miałem taką nianię od właśnie no, bardzo dużą część dnia. No i ona, to jest ta tutaj na środku góry, Helena Rozner z domu Figber zresztą. No i ona rozmawiała po wilamowsku ze swoimi sąsiadkami, zwłaszcza z taką jedną, której matka w ogóle po polsku nie umiała mówić, a ona tylko po wilamowsku. No ja się nauczyłem jako dziecko. Ja pamiętam, jak miałem może 4 albo 5 lat, dla mnie to była straszna trauma, jak ja to zrozumiałem, że tym językiem tak mało ludzi mówi, że w sumie jak ja wyjdę poza dom babci, to trudno mi się z kimś porozumieć, a ten język polski czy śląski, no to też moje języki powiedzmy, ale jakoś ten wilanowski był najbliższy sercu, więc ja miałem jakąś taką, no nie wiem, może jakąś anormalną powiedzmy wizję, że ja to muszę jakoś uratować, no i ja miałem taki dyktafon i nagrywałem wtedy już, no i nagrałem no prawie ponad 80 osób i nagrałem już ponad 2000 godzin rozmów w tym języku i tam były różne też, jak to w ogóle robi, bo to też ta dokumentacja sprawia, że ten język ożywa, bo ktoś nie mówi, ktoś przychodzi, się interesuje, zmieniają się te ideologie i zaczyna znowu mówić, tak? To też jest ważne, żeby to było takie, na przykład co zrobić, jak ludzie nie chcieli mówić po wilanowsku, bo twierdzi, a to tak, ja mogę tak powiedzieć coś do nagrania, ale tak to sobie mówmy po polsku. No to przynosiłem na przykład elementy stroju, które nie mają polskich nazw i wtedy trzeba było się wdrożyć. Albo na przykład mając, pamiętam, 10 czy 11 lat, mówię do babci tak, no ale nigdy nie mówisz brzydkich słów. Ja nie umiem nawet przykląć teraz, nie? Bo tak zawsze babcia to przemielała. Bo w Wilamowicach to nikt nigdy nie klął, bo tu sami porządni ludzie, to przez 700 lat nikt nikomu nawet nie ubliżył. No ale mówię, to jest niemożliwe. Nie, bo tu porządni ludzie. No i znalazłem sposób, zaprosiłem ciocię, której babcia się za bardzo nie lubiła, no i poznałem też inne słowa. Także jako, może jako badacz to nie było etyczne, ale miałem wtedy 10 lat, więc może to ujdzie. Ale po prostu ta dokumentacja to też nie jest, języka się nie da udokumentować, to jest cały czas proces, tak? Język się też zmienia. Tam jakby działa też w Wilanowicach zespół regionalny, który oprócz tego, że jest zespołem, ma taką funkcję, że rzeczywiście tam jest ten język też przekazywany tak naturalnie, czy w ogóle też te opowieści i to wszystko. Wystawy tworzymy na przykład kilkujęzycznej. Na przykład kiedyś Uniwersytet Warszawski chciał, żebyśmy zrobili wystawę, która musi być po angielsku, bo przyjeżdżali tam naukowcy z całego świata na konferencję z Uniwersytetem w Londynie. I zrobiliśmy ją po angielsku i po wilanowsku. I to specjalnie, bo to otworzyło tą jakby, to osłabiło tą ideologię, że ten wilanowski to może taki dodatek do polskiego, nie? Tu się okazało i angielski, wilanowski razem, ta sama czcionka, bo to też jest ważne, czy ta sama czcionka, czy nie. Później to przejdę też potem do tych strojów, ale później stwierdziliśmy, że co trzeba zrobić, żeby te ideologie jakoś zmienić, negatywne. Zrobiliśmy grupę teatralną. I teraz najpierw chcemy wystawiać Małego Księcia w języku wilanowskim. Wiele osób mówi, nie, to się nie nadaje na scenę, nikt tego nie rozumie, w ogóle tego języka, zresztą ten język na scenie. Co się okazało? Dzięki temu, że ten Mały Książę, no to są takie postaci wyraziste, wiadomo, kto jest nim królem, kto jest księciem, kto jest różą i tak dalej. Dzięki temu też, że był taki komik australijski, który kiedyś przyjechał do Wilanowic na 2 miesiące i się nauczył wilanowskiego.
To też jest taka specyfika. No on był, tutaj grał lisa. I to zrobiło takie pozytywne jakby emocje wokół tego przedstawienia. Tak, złamaliśmy tą ideologię, że Wilamowski się nie nadaje na scenę, bo to tylko gdzieś tam przy starych obce. Następne Hobbit w języku Wilamowskim. Pokazaliśmy młodym ludziom, że w języku Wilamowskim można coś fajnego, coś na czasie, bo to Hobbit wtedy był ten film, pokazać. Następnie co pokazaliśmy? Ten poemat Floriana Biesika, to zresztą było bardziej skomplikowane, w taki fajny, atrakcyjny sposób też się podobało. Pokazaliśmy znowu kolejną rzecz, że nie tylko fajne rzeczy można tłumaczyć na Wilamowski, ale też, że fajne rzeczy mogą być związane z Wilamowicami. Tak? No i później było też to przedstawienie o tych prześladowaniach i tak dalej. Natomiast ja, a propos tego, jak wygląda właśnie, bo też mamy współpracę ze starszymi młodymi ludźmi na Facebooku, ludzie sobie dają wilamowskie przydomki, czyli jak coś jest na Facebooku, to znaczy, że to żyje, to też może już dzisiaj Facebook przestarzały, ale powiedzmy parę lat temu przynajmniej tak było. Natomiast a propos tego też, jak dzisiaj jest trochę małe zrozumienie takich konserwatywnego podejścia, na przykład dialektologów, ja kiedyś miałem wystąpienie w Wiedniu, tam byli jacyś też dialektolodzy i mówiłem o tym, że jadę autobusem i za mną jest dwóch chłopców, którzy się uczyło Wilamowskiego, nauczyło się, bo z młodych ludzi jest grupa, która mówi, mniej lub bardziej, ale mówi. No i rozmawiałem ze sobą, no i stroje męskie zaginęły w Wilamowicach, więc jest taka różne rekonstrukcje, tu chyba tego nie mam akurat, ale między innymi w jednym z nich jest taka pelerynka. No i gdzieś tam było zimno i ten pyta, a to idziemy tam, a to weźmiesz sobie tego Batmana? A mi to nie jest, powiedziałam sobie, do Sejka Batmany, do Sejka Montu, to nie jest Batman, tylko to jest Montu się to nazywa. A, to wygląda jak Batman, nazwiemy to Bontu. No i teraz wszyscy nazwałem Bontu. No i oczywiście było wielkie zgorszenie, bo to trzeba im powiedzieć, że tak nie można, bo to przecież jest nie tak, bo to nie germańskie słownictwo, coś tam. Ja mówię, no właśnie nie. Ja mówię, to, że jest pomieszanie słowa wilamowskiego Montu z Batmanem, znaczy, że dla współczesnych Wilamowian i ten Batman, i ten język wilamowski są ważne. I w ten sposób na to można popatrzeć, jako właśnie coś nowego, coś fajnego, tak? Czy tak samo... To nie jest ważne, żeby oni używali języka wilamowskiego takiego samego jak przed wojną. No, oczywiście dla mnie by było fajnie, bo bym się cieszył, ale tak by nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby dla nich było ważne, że oni ten język znają i im mówią. Tak? To połączenie tego języka z tą tożsamością, jako ten ich wyróżnik, to jest istotne. I oczywiście dla mnie jakby też jest ważne, żebym ja sobie miał z kim pogadać, więc ja to bardzo, że tak powiem, zwracam uwagę na to, żeby oni mówili jakoś tam. Natomiast trzeba też popatrzeć na to w ten sposób, że tak jak na przykład ze strojami współcześnie, tak, to kiedyś strój był na co dzień, natomiast dzisiaj nawet jeśli ktoś ma jakąś chustkę w szafie albo ma zdjęcie, nie wiem, swojej babci w jakimś stroju w albumie, to już znaczy, że ten strój jest dla tej osoby ważny. I tak samo jest z językiem, tak, że nawet jeśli ktoś zna jedno zdanie albo jedno słowo, ale to jest dla niego ważne, czy jeden wierszyk, to też na to należy spojrzeć jako na jakąś wartość, że to jest. To znaczy, że to dla tej osoby jest ważne, a nie, że nie nauczyła się i powinna. Dlatego też bardzo zwracam uwagę na to, żeby nie oceniać, na przykład jak często się mówi, że tam, nie wiem, a oni tam są, nie wiem, w mniejszości śląskiej czy niemieckiej, a nie mówią po śląsku czy po niemiecku. Tak jakby to, że ktoś nie mówi jakimś językiem, może nie być wynikiem tego, że mu się nie chciało uczyć, na przykład tego, że ten język był prześladowany, więc rodzice go przez to nie nauczyli. Więc... Ja myślę, że warto na to zawsze spojrzeć tak z wielu stron. Może trochę było chaotycznie dzisiaj, ale mam nadzieję, że jakoś tutaj różne te tematy połączy. I proszę, jeśli była jakaś dyskusja, proszę o pytania czy jakieś swoje refleksje. Tak, mam jeszcze chwileczkę czasu, więc... Ja się zadać pytanie, jaki jest stosunek władz samorządowych w Wilamowicach? Czy to jest szkoły do... języka w ogóle wilamowskiego, do tej kultury? Może tak dyplomatycznie odpowiem, że bardzo różne. Znaczy w sensie jest, to są różne, ja powiem tak, to jest nałożenie bardzo różnych problemów ze sobą i problemów politycznych i takich problemów, jakie przeważnie w samorządach są, to znaczy, no ale powiedzmy, był okres, to przed pandemią, bo niestety pandemia bardzo dużo też, znaczy jakby mieliśmy pewne wypracowane działania, które się odbywały regularnie i było ok, natomiast pandemia jakby zatrzymała i teraz jest trochę problem z ruszeniem. Ale był okres, że gmina coś tam płaciła za uczenie języka wilamowskiego w szkole, ale to były zajęcia dodatkowe. To nie były zajęcia takie jak
bo te zajęcia z języka regionalnego, jeśli by był uznany, tak na przykład kaszubski, to one mają normalnie jest ocena, to się liczy do średniej, to jakby nie trzeba na to chodzić, ale można. Trochę jak, złe porównanie, że jak z religią, ale trochę jak, no to coś w tym stylu, tak, że jakby, no jest to jako normalny przedmiot. Natomiast my to uczyliśmy jako kółko zainteresowań w szkole. Natomiast ta główna nauka to, ja też byłem, też nie jestem zwolennikiem tego, żeby tych języków mniejszościowych uczyć tylko w szkole, bo to potem jest traktowane jako język obcy. A my właśnie cały czas robiliśmy w ten sposób, żeby uczyć w domach tych dzieci, czy gdzieś w ogrodzie, czy u mnie, czy właśnie u tych starszych osób. Często ta młodzież chodziła do tych starszych osób, robi z nimi wywiady, czy właśnie robi z nimi zadania domowe. No i też mi się podobało to, co tam... bo to też często te starsze osoby narzekają, że ich wnuki nie chcą ich słuchać, nie mają czasu, nie wierzą im w to wszystko. No i to, co w tym przedstawieniu mi się podobało na samym końcu, to właśnie ta starsza pani, która to wszystko przeszła, potem się okazało, że jej wnuki nikt jej nie chce słuchać, nikt jej nie wierzy i przychodzą te dzieci uczące się Wilamowskiego, żeby im coś opowiedziała. Ona mówi, no ale to jest długa historia i tak dalej, a oni, no ale my mamy dla pani czas. No i właśnie to jest to, że dla tych wielu starszych osób to one często mają większy kontakt z tymi dziećmi, które się uczyły Wilamowskiego, czyli dalej tam chodzą i mówią, niż z własnymi wnukami. Bo te własne wnuki mają gdzieś tam swoją pracę, gdzieś tam wyjeżdżają, a to są osoby, które... Więc jakby bardziej, ja powiem, że to, że to jest mniej instytucjonalne, to nauczanie to nie jest złe, tak bym powiedział. Ale możliwość powinna być. Uważam, że powinna być zawsze możliwość. Zresztą też chodzi, też wracając tylko do tej rewitalizacji, o cele rewitalizacji. Mogą być różne, tak? W Izraelu cel rewitalizacji języka hebrajskiego był taki, żeby wszyscy nim mówili cały czas. A na przykład w Wilamowicach mamy taki cel, żeby to była taka trochę jak subkultura, tak? Ktoś się interesuje, nie wiem, Harrym Potterem, ktoś się interesuje czymś innym i może znaleźć ludzi w Polsce czy gdzie indziej, którzy tym interesują, z kim ma pogadać, to żeby taka grupa była w Wilamowicach, niezależnie czy ludzie z Wilamowic czy nie, ale właśnie, żeby była możliwość, jak ktoś się zainteresuje, to pójść się gdzieś nauczyć, a nie na zasadzie, że to już wymrze i teraz ktoś będzie się chciał nauczyć, a się nie nauczy, bo nie będzie gdzie. Niestety czas naszego spotkania dobiegł końca, musimy zwolnić salę. Serdecznie dziękuję Tobie, Tomku, za rewelacyjny wykład, który uzupełnił też moje zajęcia języka kultura. Dziękuję też wszystkim gościom i mam nadzieję, że będę mogła zaprosić po raz kolejny na wykład otwarty z udziałem innego naukowca, a może znowu z udziałem Tymka. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję w języku wilamowskim, good by co gdzieś.